rację, świat jest teatrem. Ostatnio wszyscy chodzą w masce. Boję się, że z mojej maski coś kapie, a ktoś inny to złapie. Pytanie tylko, co bardziej nam szkodzi: izolacja i zamęt, czy COVID? Odpowiedzi brak, bo oprócz kami nikt nas wcześniej nie przeszkodził. Jesteśmy zatopieni we mgle, co rzuca ostry cień na ten zakichany kraj. Jesteśmy zatopieni we mgle, co rzuca ostry cień na ten zakichany świat. Jesteśmy zatopieni we mgle, co rzuca ostry cień na ten zakichany kraj. Jesteśmy zatopieni we mgle, co rzuca ostry cień na ten zakichany świat. Jak dobrze, że matka natura jest kobietą niezależną. Jak dobrze, że za oknami rosną nam psy fioletowe. Bo gdyby się bała i usta wsłuchała, to nie przetrwałabym tego maja. Mogę się od niej uczyć, jak przetrwać. Może to wszystko dzieje się w laboratorium, jak pytała Wisława. Może to wszystko nie dzieje się bez przyczyny. Może to wszystko to jest dla nas kara. Szkoda tylko, że wirus nie znika, jak z Trójki piosenka Kazika. Jesteśmy zatopieni we mgle. Bardzo dziękuję Alicji Kluk za nominację. Zachęcam wszystkich do wpłat, bo o to chodzi w tej całej zabawie. A moje nominacje to Tomek Kubik, Dorota Bardzo i Sławek Jankę. Powodzenia. Nominacja jeszcze dla Marka Sztrejcha. Zatopieni we mgle, co rzuca ostry cień na ten zakichany świat.